Miejscowość Myje doczekała się wydarzenia, dzięki któremu jej walory mogli poznać młodzi ludzie z różnych zakątków Wielkopolski i nie tylko. Wszystko za sprawą kreatywności tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, głównego organizatora pierwszej edycji pierwszego rajdu młodzieżowych drużyn pożarniczych Poznaj Myje. Na jego starcie stanęło w ostatnią sobotę 18 ekip, m.in. z Kalisza, Ostrzeszowa, Kępna, Rogoźna, Kaliszkowic-Kaliskich, Siedlikowa, Zajączek, Bestwinki, Gościejewa, Grabowa nad Prosną, Kobylej Góry, Olszowy i Rychwału. Jest to projekt realizowany przy współudziale programu Wielkopolska Odnowa Wsi, dokładnie Piękniej Wielkopolska Wieś, i chcemy zaciągnąć naszą młodzież do tego, żeby poznawała nasze tutaj strony, żeby się dowiedziała, jakie są walory turystyczne naszej miejscowości, a przy okazji w zakresie strażackim, żeby można było poznać też niektóre tajniki ratownictwa wodnego czy ratownictwa drogowego. Uczestnicy otrzymali mapę 8-kilometrowej trasy z zaznaczonymi 8 punktami. Na każdym z nich musieli się wykazać wiedzą oraz szeregiem cennych i przydatnych umiejętności, w tym w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy posługiwania się defibrylatorem lub sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wodnym. Na 8 punktów zaangażowane 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które nas wspomogły przy organizacji, i to będą naprawdę stricto strażackie zadania. Czy to będzie i taka sprawnościowe umiejętności, jak wiedza merytoryczna, tak? Tak, zgadza się. Nie chcieliśmy tylko robić wysiłkowego, bo to nie jest, nawet sam rajd też nie zna czas. Nie liczy się to, kto w jakim czasie przejdzie te kilometry. Natomiast jeśli chodzi o punktację, każdy jest oceniany w skali od 1 do 10 na każdym punkcie. Dodatkowo wprowadziliśmy 2 punkty, takie niespodzianki. Jednym z zadań jest ułożenie puzli. Na każdym punkcie dostaną określoną ilość puzli, którą na końcu muszą złożyć. Jeżeli drużyny będą na wszystkich punktach, będą musiały mieć cały komplet puzli, wtedy mają 10 punktów dodatkowo. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że najwięcej zgromadziła ich na swoim koncie MDP Ostrzeszów 2, wyprzedzając rywali z Rogoźna i Kobylej Góry. Impreza nie zostałaby z pewnością zorganizowana z takim rozmachem, gdyby nie wielu partnerów oferujących swoje wsparcie. Jednym z nich był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest sporo alternatywnych rozwiązań, jak młodzi ludzie mogą spędzać czas, a okazuje się, że jest spora grupa młodzieży, dzieci, która w jakiś sposób zainteresowała się kwestią humanitarnych działań. Dostrzegają drugiego człowieka, dostrzegają potrzeby środowiska naturalnego, w którym żyjemy. I fajnie jest, że rzeczywiście w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się ludzie, którzy potrafią zaciekawić młodzież, zainteresować młodzież, wyciągnąć z nich to, co jest ich tym wielką wartością. I oprócz tych przedsięwzięć takich w skali do tej pory preferowanej przez związek, typu turnieje wiedzy pożarniczej, obozy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, pojawiają się takie inicjatywy jak ta w Myjach, jednodniowe, ale skupiające dzieci i młodzież z rozległych terenów. Tu nawet drużyna ze Śląska przyjechała, co nas bardzo cieszy, że znajdują się podmioty, instytucje, które chcą wesprzeć nas w organizacji tego typu przedsięwzięć, i rzeczywiście ci młodzi ludzie w drugim człowieku dostrzegają wielką wartość. Mogą się dużo też dowiedzieć, jak należy się zachować w określonych sytuacjach zagrożenia, czy to człowieka, czy środowiska naturalnego. I myślę, że to jest budujące. Nasza rola to jest taka, zrobić wszystko, aby ci, którzy przyjdą po nas, mogli zrobić więcej i lepiej. Chyba wszystkim nam na tym powinno zależeć. Inicjatywa spotkała się też z przychylnym przyjęciem zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Uaktywniła się Ochotnicza Straż Pożarna na Myjach i bardzo się z tego cieszymy, bo robi wiele i szczególnie robi dla tej młodzieży i dzieci, można powiedzieć. I też wychodzi z tym swoją inicjatywą poza gminę, czyli przyjeżdżają jednostki tutaj i młodzież spoza naszego powiatu i mogą zapoznać się z tym, co tutaj mamy, z tym, co się dzieje na Myjach i na terenie gminy Ostrzeszów. Także jest to bardzo fajna inicjatywa.
I poza tym jednostka rzeczywiście robi dla młodzieży bardzo dużo. Pamiętamy szkolenia, które były wcześniejsze z ratownictwa medycznego. To jest bardzo ważne, żeby ta młodzież już się uczyła, a później możliwe, że będzie też druhami w jednostce OSP, czy też nawet może funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem naszych rozmówców tego typu przedsięwzięcia to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zachęcanie młodzieży do angażowania się w działalność Straży Pożarnej. No jestem głęboko przekonany, że to jest pewien wzorzec jakby młodego człowieka, który potrafi się na chwilę zatrzymać i oprócz tych, mówię, pokus codziennego dnia właśnie zainteresować się takimi przyziemnymi sprawami, niezwykle istotnymi dla jakby kształtowania przyszłości. Mieliśmy pandemię, to wszystko jakoś tam zamarło i do tego trzeba wrócić, żeby ci młodzi ludzie też się włączali w działalność, no bo starsi pewno w pewnym momencie odejdą, a potrzebni są młodzi. Na szczęście chętnych nie brakuje, czego sobotni rajd był najlepszym potwierdzeniem. Te spotkania to mamy najbardziej często w soboty. No nieraz zależy, może jak mamy tak bardziej czas i nie idziemy do szkoły, to mamy w piątki, tak. To może od tygodnia, od dwóch, takich. No i co się dzieje na takich spotkaniach? Nie wiem, ćwiczycie, przygotowujecie tak. się do zawodów? Mamy ćwiczenia z pierwszej pomocy. No teraz byliśmy na spotkaniu, co mieliśmy, jechaliśmy do Kobyłej Góry, mieliśmy ratownictwo wodne. Zachęcam wszystkich młodych ludzi, bo przynależność do Ochotniczych Straży Pożarnych zawsze kojarzyła się, kojarzy i głęboko jestem przekonany, że kojarzyć się będzie tylko z dobrem. Przyłączamy się do tego zaproszenia, bo przecież im więcej członków młodzieżowych drużyn pożarniczych obecnie, tym więcej znakomicie przygotowanych do służby strażaków w przyszłości. Czy będą kolejne edycje pierwszego rajdu Poznajmy Je? Organizatorzy tego nie wykluczają, aczkolwiek póki co nie chcą składać wiążących deklaracji.